Witam Państwa, Dagmara Sienińska, rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Piotr Zaremba. Panie redaktorze, pan w jednym ze swoich artykułów napisał, że autorytet premiera Donalda Tuska się zużywa. Dlaczego pan tak uważa? Dlatego, że polska opinia publiczna, acz nierychliwa, jest w jakiejś mierze sprawiedliwa. To znaczy władza, obóz polityczny, który przez ostatnie 4 lata korzystał z bardzo dużej osłony medialnej, z bardzo, jakby można powiedzieć, taryf ulgowej w wielu sferach. Od bardzo poważnych, najpoważniejszych po takie drobne, prawda? No, ta opinia publiczna zaczęła w tej chwili ten obóz jakoś tam rozliczać. To oczywiście trochę jest w tym i przypadku. Element przypadku tutaj gra pewną rolę. No. Czy tu akceptując w zeszłym roku na przykład ustawę refundacyjną, mógł przewidzieć, że to zaraz po wyborach stanie się przedmiotem tak gigantycznych perturbacji i zaburzeń? Być może nie. O tym, że umowa ACTA jest negocjowana, prawdopodobnie nawet nie wiedział. Natomiast no, to się skumulowało w jednym momencie. To się również skumulowało z takim jego poczuciem po wyborach, że no, można powiedzieć, jest w siódmym niebie może wszystko. Właściwie te wybory potwierdziły jego dotychczasowe diagnozy, racje, linie. No i oczywiście w związku z tym pojawia się mniejszy element samokontroli, mniejszy element pilnowania się. A tymczasem ludzie patrzą, ludzie rozliczają, no i oczywiście zaczął się zjazd w dół. No potem to już oczywiście były też i kwestie czysto wizerunkowe, ale myślę, że one mają mniejsze znaczenie, gdy nie ma tych zasadniczych kłopotów. To znaczy to, że na przykład, no, nie dam przykład, rzecznik rządu Graś nie odbiera telefonu od dziennikarzy, jak władza ma w innych sferach sukcesy, a przynajmniej pozory sukcesów, no to wtedy to nie ma takiego znaczenia. Natomiast jak zaczyna się ten właśnie zjazd w dół, no to wtedy każda następna wpadka, każda następna złamina premiera, każda następna właśnie arogancja jego rzecznika, no oczywiście się kumulują i powodują pewną ogólną atmosferę. Stąd spadek notowań, no przede wszystkim rządu. Rząd ma najgorsze notowanie od kilku lat. A według pana ten autorytet wśród kolegów z Platformy Obywatelskiej nadal jest taki wysoki, autorytet premiera, czy tam też premier traci? No to jest trochę oddzielny problem, bo oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, że już się zaczyna robić źle w kraju, zaczyna się robić źle w sondażach, natomiast no, szef rządu utrzymuje oczywiście silną władzę nadal. Natomiast tutaj oczywiście też został jakby rozbity taki trochę nimb czy mit Tuska, którego się nie mają kule, prawda? Który jest właściwie trochę teflonowy, trochę poza jakąkolwiek krytyką. I oczywiście no, platformersi to czują, stąd pewne rozgoryczenie. I do tego dochodzą naturalne zjawiska, które przy każdym rządzie występowały. Na przykład no, politycy parlamentarni, oni z reguły są rozgoryczeni, oni nie bardzo wiedzą, czym się zająć. Oni nie są w rządzie, w związku z tym mają takie poczucie pewnego oddalenia od decyzji i oni zaczynają w tym momencie bruździć, czy zaczynają rządowi no, stawiać pewne pytania, okazywać niezadowolenie. No do tego jeszcze dochodzi oczywiście, dochodzą dwie okoliczności. Zaangażowanie rządu w bardzo niepopularną reformę emerytalną. I to jest oczywiście coś, co siłą rzeczy też na Platformie się odbije. To musi się odbić. No i topniejąca większość oczywiście. To znaczy to jest tak, że ten rząd ma w tej chwili bardzo niewielką przewagę w parlamencie. W gruncie rzeczy nie ma za bardzo ruchu, bo te wszystkie potencjalne inne koalicje, możemy o tym za chwilkę porozmawiać, dokładnie jakie, ale one są troszkę niedobrymi rozwiązaniami, one nie są wygodne do końca. No więc ci posłowie, oczywiście tacy szeregowi posłowie Platformy zaczynają być niezadowoleni, a zarazem czują, że Tusk jest słabnie, więc mogą ustawiać żądania, mogą naciskać go w rozmaitych sprawach. To są często sprawy drobne, lokalne, ale suma tych spraw powoduje oczywiście złe nastroje i złą atmosferę w partii. I to jest coś, co jak mówię, znowu każda władza miała, zaliczyła jakoś tam, no ale w przypadku Platformy, ponieważ był wyjątkowo wysoki pułap, prawda, wyjątkowo duży sukces, więc teraz to będzie być może bardziej boleśnie odczuwane i przez samego Tuska, i przez tych posłów, buntujących się posłów. Pan mówi o taryfie ulgowej, a z czego ta taryfa ulgowa według pana wynikała wobec Platformy? No, ona wynikała przede wszystkim, tu można oczywiście też dostrzec pewne zalety samego Tuska, który jest zręcznym politykiem i on niewątpliwie no, jakoś tam uzyskał chemię z częścią wyborców. On rzeczywiście był do pewnego kąt popularny, ale oprócz tego no, jest kwestia nastawienia większości mediów. No,
ten system medialny, jaki się wytworzył, był nie do porównania z jakimkolwiek wcześniejszym. To znaczy żadna wcześniejsza władza nie miała tak wielu mediów tak przychylnych. To było jednak tak, że na przykład SLD w 2001 roku mówiło się, że jest bardzo chronione, ale jednak ponieważ byli to postkomuniści, ponieważ było ileś tam konfliktów, no takich powiedziałbym odłożonych w czasie, ale historycznych, to się potem gdzieś zemściło na nich. A Platforma rzeczywiście no, zręcznie zbudowała ten rodzaj takiego mechanizmu samonapędzającego się, prawda, gdzie były czołowe stacje telewizyjne i czołowe stacje radiowe i większa część gazet. No to się też pewne zmiany na rynku medialnym. No, to jest tak, że można powiedzieć, że te zmiany nawet szły w tym kierunku. No, Wprost, sprzed kilku lat i Wprost obecny, no to są dwie zupełnie różne gazety, prawda? Można powiedzieć, że Wprost został kupiony przez właściciela, który jest bliższy rządowi. Więc te zmiany to oczywiście też miały znaczenie. Często się mówi, że oczywiście to nie znaczy, że nie ma niezależnej opinii publicznej, że nie ma mediów krytycznych, choć one są, no ale kluczem jednak są przede wszystkim media elektroniczne. I tu ta nierównowaga jest największa. To jest tak, że gazet krytycznych to w takich krajach jak Rosja czy Ukraina też jest sporo, ale ponieważ telewizje, te główne telewizje podają przekaz korzystny dla władzy, no więc mamy takie poczucie, że jest jednak nierównowaga, że jest przechył w jednym kierunku. A czy zgadza się pan z tezą Aleksandra Smolara, że Donald Tusk jest specem od kiwania? Tak, no to jest taka trafna uwaga. Oczywiście różne można tutaj treści podkładać pod to, bo można mówić o tym z pewnym uznaniem, to z pewnym uznaniem. I tak rozumiem wypowiedź Smolara. Smolar oczywiście też nie mówi tego jednoznacznie pozytywnie, ale no uznaje jego duże zalety. No polityk to między innymi jest ktoś, kto się kiwa oczywiście zręcznie, prawda? I kto umie okiwać innych. Natomiast no pytanie, czy problem pojawia się wtedy, kiedy poza kiwaniem jest niewiele. U Smolara to chyba trochę tak zabrzmiało. No, ja bym to jeszcze zaostrzył. No te ostatnie 4 lata były jednak latami unikania decyzji, unikania wszelkich konfliktów, unikania odpowiedzialności. No, nawet w tych sferach, w których w tej chwili temu obecnemu rządowi udaje się coś zaproponować, no przykładem dobrym jest Ministerstwo Sprawiedliwości, jest to, co Jarosław Gowin proponuje. No pojawia się pytanie, no przepraszam, ale to w takim razie dlaczego nie 4 lata wcześniej, czy 3 lata wcześniej, prawda? To są lata zmarnowane. Można było wcześniej otworzyć zawody, można było wcześniej zaproponować przepisy, które uwalniają przedsiębiorców, bo tam jest taki pomysł przedsiębiorców od rozmaitych ograniczeń przepisy, które grożą im niepotrzebnie karami więzienia, często w drobnych zupełnie sprawach. To jest zmora biznesu. No partia liberalna, partia biznesowa, partia związana jakoś z biznesem, otwarta na biznes, powinna to proponować. A tam była taka klasyczna niechęć do wchodzenia w jakiekolwiek konflikty z kimkolwiek, z jakąkolwiek grupą interesów, czy taką, czy inną. No i to się już się teraz mści, no bo teraz to jest często już albo spóźnione, albo w każdym razie albo nieprzekonujące, więc tak, no to jest mistrz kiwania, tylko że chyba to kiwanie w tej chwili przestało wystarczać. No, pojawiły się tak duże wyzwania, że okaże się, że to jest za mało, żeby odnieść sukces, że to jest po prostu nieskuteczne. A wierzy pan w obecnej chwili w rozpad koalicji PO-PSL? Mam wrażenie, że raczej do niej nie dojdzie, ale wyrokować łatwiej będzie oczywiście po głosowaniu w sprawie referendum emerytalnego. Pawlak doszedł do ściany. Niewątpliwie Pawlak nie może zaakceptować reformy w tej wersji, jaką proponował Tusk, bo no, byłby właściwie absolutną przystawką Platformy, taką właściwie pierwszy raz od 4 lat ma okazję, żeby pokazać inne stanowisko, prawda? Natomiast no, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że Tusk być może się w paru drobniejszych sprawach cofnie, a ponieważ obie partie boją się wyborów, więc ta koalicja zostanie uratowana. Więc raczej sobie wyobrażam, że koalicja przetrwa, choć no, czasem bywało tak w historii Polski, że drobny incydent nawet powodował oczywiście nieprzewidywalne skutki. No, w 1993 roku, bardzo odległe czasy, ale upadek rządu Suchockiej jednym głosem był trochę dziełem przypadku. Więc mogę sobie też wyobrazić taką sytuację, w której obie strony nie do końca to planują, ale do rozpadu koalicji dochodzi. No pytanie, czy to byłyby wybory? Raczej chyba nie. To raczej byłaby wtedy jakaś formuła rządu Tuska mniejszościowa, ale ona jest bardzo groźna dla Platformy, bo oznacza zużywanie się rządu. Używanie się Platformy samej. To był przykład SLD lat 2001-2005, prawda? Rządzili nie mając większości i rządzili coraz gorzej i coraz mniej skutecznie. Widowiskowo przegrywali różne rzeczy w parlamencie. Ludzie się od nich zaczynali odwracać, więc no, tu się chyba takiego scenariusza boi.
A załóżmy, że są wybory. Jak według Pana wyglądałaby scena polityczna w obecnej chwili po wyborach? Po wyborach, no myślę, że ona by się zmieniła o tyle, że Platforma byłaby niewątpliwie słabsza, ale kto by na tym zyskał? Na pewno trochę zyskałby PiS i prawica. Pytanie, czy także Solidarna Polska by weszła do parlamentu. Ale w każdym razie prawica generalnie byłaby, czy polepszyłaby swój wynik, ale nie byłaby to rewolucyjna zmiana na wzór Orbana, prawda? To nie wynika z sondaży i chyba nie wynika też z nastrojów społecznych. I pewnie silniejszy nieco Palikot, być może silniejszy SLD, ale chyba przede wszystkim Palikot. No więc pytanie oczywiście, co z tego by wynikło. To pewnie byłby układ jeszcze mniej funkcjonalny niż obecny, bo Platformie jeszcze trudniej byłoby rządzić. Musiałaby, bardzo możliwe, że na przykład nie byłoby w stanie stworzyć koalicji z jednym partnerem. Musiałaby szukać dwóch partnerów, a to jest już oczywiście niesłychanie niewygodne, bo to wtedy oznacza strasznie duże ustępstwa, właściwie nieustanne szantaże, nieustanne konflikty między koalicjantami tymi mniejszymi. W tym sensie no, ja rozumiem, że dla Platformy to jest paniczna perspektywa. Z tego punktu widzenia ja bym doradzał Pawlakowi większą stanowczość, bo mam jednak wrażenie, że strach po stronie Platformy przed wyborami jest większy, ale no to jest pytanie, jakim zawodnikiem jest Pawlak. Wiem, że skądinąd ma poczucie, że powinien być twardy w sprawie emerytalnej, natomiast na ile ta jego determinacja będzie trwała? Czy tam nie pojawią się jakieś naciski zakulisowe przy użyciu metod czy argumentów, których my nie znamy, bo to często tak jest przecież w koalicjach, no to tego nie jestem w stanie przewidzieć. A jeśli chodzi o samą reformę emerytalną, jak Pani ocenia? Czy w ogóle możemy nazwać, że to jest w ogóle reforma, czy to jest pseudoreforma? No ja mam tutaj zdanie, powiedziałbym, dość nietypowe i niepopularne w ogóle jakby z obu perspektyw, bo ja nie uważam, żeby to była reforma inaczej, żeby ta ustawa nie miała żadnych podstaw, prawda? To znaczy myślę, że rzeczywiście za kilkadziesiąt lat struktura demograficzna będzie inna niż w tej chwili i myślę, że ten system się może zawalić. Ten system po prostu będzie taki, że ludzie młodzi nie będą w stanie wypracować pieniędzy potrzebnych do wypłacania emerytur coraz większej grupie ludzi starszych. No. Natomiast to nie znaczy, że ten system musi koniecznie tak wyglądać, jak go zaproponował Tusk. No. Tu jest ewidentnie, no, ten przeskok jest jednak trochę za duży. No. Dla kobiet przeskok z 60 do 67 lat jest jednak drastyczny. Nie ma mimo wszystko widoków na to, żeby tak bardzo się zmienił na przykład stan zdrowotności przez nawet 20 lat, żeby to było całkowicie bezkolizyjne. Co więcej, no, to się pojawia dodatkowy problem. To jest bardzo mądra uwaga między innymi ludowców także, ale to mówią dość partie opozycyjne. No przecież jeśli ludzie będą później szli na emeryturę, czyli dłużej pracowali, no to nie będzie w domu dziadków. To będzie oczywiście jeszcze mniej zachęcało młodych ludzi do fundowania swoich dzieci, czyli ta struktura demograficzna będzie się jeszcze bardziej psuła, prawda? No skoro tak, to należałoby tego jakoś uniknąć. Dlatego na przykład mnie się podobają te pomysły ludowców takie prorodzinne, które oni chcą budować system emerytalny. No pomysł, żeby może nie ten pomysł, żeby kobiety za każde dziecko miały wcześniejszą emeryturę, bo to jest pomysł, który można przed Trybunałem Konstytucyjnym obalić. No, ale na przykład pomysł dopłat dla kobiet za dzieci no, jest jednak pomysłem tutaj sensownym. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no, naprawdę te kobiety, które dzieci mają, a zwłaszcza mają dużo dzieci, to może jest pytanie, czy pierwsze dziecko powinno być takim powodem, bo to jest jednak ciągle norma, ale te następne dzieci, no to jest jednak wyrzeczenie wysiłek, to jest jednak dodatkowa praca, czyli to nie jest bezsensowny system, to jest system sprawiedliwszy, system, który to premiuje, no, zwłaszcza jeżeli to ma być tak późny wiek. W tym sensie no, mam wrażenie, że Tusk nie powinien w tym momencie grać macho, który chce oczywiście koniecznie przeforsować system emerytalny według własnego pomysłu i jakby nie idzie na żadne ustępstwa. To może wizerunkowo być atrakcyjne, natomiast no, tu powinien być jakiś element kompromisu szerszego, a tego na razie nie widać. No. Czy się pojawi po właśnie tym czwartkowym głosowaniu, no to zobaczymy. Natomiast no, ta wersja takiego nagiego przesunięcia wieku emerytalnego bez żadnej osłony, bez żadnej obudowy, no wydaje się jednak trochę zbyt drastyczna i widać wyraźnie, że społeczeństwo bardzo zdecydowaną większością odrzuca. No to nie może być całkowicie w próżni społecznej budowane. A według Pana Donald Tusk dobrze sobie radzi w takim bezpośrednim starciu ze społeczeństwem, czy lepiej sobie radził, nie wiem, podczas konfliktów z partiami opozycyjnymi? No na pewno to było tak, że to bardzo trafne pytanie, bo to na pewno było tak, że on mniej musiał dialogować ze społeczeństwem wtedy, kiedy zbudował pewien mechanizm właśnie przenoszący wszystkie spory, wszystkie jakby konflikty na sferę międzypartyjną, prawda? To jest tak, że no na przykład w poprzedniej kadencji, jak już pojawił się jakiś problem, no to od razu pojawia się wojna z prezydentem, jeszcze Lechem Kaczyńskim, od razu pojawiał się właśnie jakiś konflikt z PiS-em, było stałe straszenie poparcia opozycyjną. Tu w przypadku takich bezpośrednich konfliktów z rozmaitymi grupami społecznymi pojawia się pewna nagość tego układu rządowego. To dwa przykłady. No, oczywiście przykład leków
to jednak pacjenci byli tym partnerem, czy tymi rozliczającymi. To jest zresztą straszna historia, bo skądinąd no to przecież było wystawienie ludzi parę tygodni na szamotanie się między, prawda, lekarzem a apteką. No, przykład akta, drugi, prawda, znowu, no, nikt nie organizował tych młodych ludzi na ulicach, oni sobie sami wywalczali, czy słusznie, czy niesłusznie, to można dyskutować, ale sferę swojej wolności. I tu jest charakterystyczne, partie opozycyjne trochę w to wchodziły, ale nie wchodziły, tak powiedziałbym, nie zanurzały się po szyję w ten konflikt, bardzo słusznie. Tutaj między innymi właśnie Kaczyński też jakoś się wycofał trochę, czy trzymał się z daleka, no i pokazywało się, że jednak już ten mechanizm takiego właśnie ściemniania, że to, prawda, no, wojna międzypartyjna, przecież nawet aferę hazardową sprowadzono do wojny między partiami, prawda, od razu się pojawił wątek rzekomej korupcji za poprzedniej władzy. No, teraz się już ten mechanizm psuje, teraz ten mechanizm nie funkcjonuje, a jak próbuje się go uruchomić jeszcze raz, jak w przypadku wniosku do Trybunału Stanu, no to okazuje się, że to się kończy przewracaniem się o własną nogę, bo przecież to się skończyło kompromisją Platformy de facto, przecież Platforma się de facto rakiem wycofała z tego pomysłu. Prawda? Więc rzeczywiście Donald Tusk sobie lepiej radził w międzypartyjnych rozgrywkach, choć na pewno no nie, no jest to człowiek, który jest zręczny w sensie pewnego przekazu, potrafi mówić w sposób zrozumiały, no, nie można powiedzieć, że on się w ogóle ze społeczeństwem nie umie komunikować. Natomiast no, powiedziałbym, jak to jest kwestia właśnie jakiegoś zręcznego bonmotu, żartu, właśnie za przyćmienia jednej sprawy inną sprawą, to wtedy jest to zręczny lider. Natomiast jak staje nagi wobec problemu, o, to wtedy jest znacznie trudniej, znacznie gorzej. Tak na koniec pytanie, czego panu tak naprawdę najbardziej brakuje z czwartej RP? No to myślę, z czwartej RP, oczywiście były różne wersje tego projektu i swoją miała na początku Platforma, przecież ona na początku się przyznawała w jakimś tam sensie, zwłaszcza Jan Rokita do czwartej RP, to swoją wersję miał PiS, no ale tak sprowadzając do wspólnego mianownika, no to oczywiście był to projekt silniejszego i bardziej skutecznego państwa. No, mnie z tego brakuje właśnie to troski o państwo. No, to jest bardzo wiele rozmaitych dziedzin czy sfer, w których władza się de facto wycofała. I to może być właśnie problem lekcji historii w szkołach, gdzie nagle pani minister edukacji mówi, że to jest problem ekspertów, a nie problem rządu. A to jest problem rządu. To może być problem wymiaru sprawiedliwości. No, ten wymiar sprawiedliwości jednak został oddany w dużej mierze, rząd go wypuścił ze swoich rąk. I to jest groteskowe. No, nie może być sytuacji, w której ludzie, którzy na przykład mówią, że polityka walki z przestępcami jest nieskuteczna, są odsyłani do niezależnej prokuratury, prawda? Bo minister nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. To jest problem całego szeregu innych i innych spraw. No, jeśli się mówi o trudnościach w finansach publicznych, no to zapytam o tak zwany budżet zadaniowy. To przecież miał być projekt polegający na tym, że się bardziej racjonalnie planuje wydatki. Planuje się pod kątem potrzeb, a nie pod kątem poprzedniego projektu budżetowego. I to znowu był projekt, który wynikał z takiego przekonania, że trzeba państwo lepiej urządzić, trzeba państwo lepiej zorganizować. Prawda? Teraz właściwie to jest łącznie problem księgowego budżet, ale nie problem już właśnie systemu. Mam wrażenie, że Platforma tego kompletnie nie czuje, a jak teraz trochę do tego wraca, to jest przykład resortu Gowina, no to od razu mamy takie poczucie, że to jest jednak sztuczka, prawda? Że to jest tak, że no, wraca się do tego, bo minister Gowin nawet pewnie ma tutaj do tego jakieś tam przekonanie. On jest zresztą jedynym politykiem Platformy, który mówi, że czwarta RP się nie zdezaktualizowała całkowicie, a charakterystyczna, ale przecież nikt inny tego nie mówi w PO. Ale my to mamy takie poczucie, że to jest tak naprawdę, że tu sobie to wymyślił, żeby właśnie trochę oszukać, trochę PiS-owi odebrać programu. Natomiast nie czujemy, że to państwo jest takim realnym punktem odniesienia dla rządzących. I to oczywiście, no, tego mi brakuje, to czwarte RP nie jest naprawdę, nie da się sprawdzić czwartej RP do tego, że nie wiem, ktoś tam został w nieprawidłowy sposób aresztowany, a ktoś inny się skarży, że coś mu się stało. Zwłaszcza, że w sferze z kolei takiej realnej represyjności, no to państwo obecne cichcem, ale staje się bardziej represyjne. No, prezydent przedstawia projekt ustawy o zgromadzeniach, który właściwie ogranicza te zgromadzenia. Dowiadujemy się, że coraz częściej wymiar sprawiedliwości występują bilingi, a przecież to miało być za poprzedniej władzy jakimś w ogóle straszliwym horrendum. W gruncie rzeczy cichcem się robi pewne rzeczy, takie powiedziałbym na niekorzyść obywatela, ograniczono dostęp do informacji publicznej pod koniec poprzedniej kadencji. Natomiast nie ma z kolei, nie towarzyszy temu, bo ja nie wiem, może to jest potrzebne, może rzeczywiście trzeba na przykład te bilingi
sprawdzać. Natomiast nie towarzyszą temu na przykład właśnie realna troska, żeby to było i jakoś transparentne i sprawnie działało, prawda? To znaczy ci prokuratorzy na przykład są całkowicie wyłączeni spod kontroli społecznej czy obywatelskiej. To jest tak, że no my się dowiadujemy od przypadku do przypadku o tym, co oni robią. No i z tego punktu widzenia to mnie czwartej RP bardzo brakuje. Nie traktuję tego jako projektu wyłącznie partyjnego, no ale oczywiście niewątpliwie no tymi ugrupowaniami, czy tym ugrupowaniem, które najsilniej akcentowało, no to była prawica, prawda? I tutaj no, taki pełen powrót, no to kojarzy mi się przede wszystkim z Prawem i Sprawiedliwością. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.